Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Niestety lampka cały czas nie działa, no ale przebiegłem sobie tutaj wiadomą ścieżką, tylko tym razem wszystkich zabiłem po drodze. No i tak czytam sobie notatki, wszelakie, tropiciele, tropicieli, nadszedł czas, wycofaj się. Ja w tamtą stronę? Nie, tropiciele byli tutaj, na dole, ale już ich zabiliśmy. No i teraz ta notatka pozostaje. Koszmarne rytuały poszukują niemowlęcia, znajdź dziecko i ucisz jego straszliwy płacz. Dobrze. Tylko gdzie jest to dziecko? Gdzie jest ten szloch? Dobra, koła odwozów. Ale coś mokrego po lewej stronie. Przynajmniej tak brzmi. Ej, dobra, szybko, 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 szybko. Ej, co w ogóle jest gościu z trumny? Nie wiem, jak to się udało, ale się udało. Pięknie. I kolejny wilgotny klejnot. No, ciekawa rzecz. Ciekawa. No, nie powiem. No, dobra, powiedzmy, że w tą stronę. To kurde, tego strzelca najpierw, jeżeli pozwolicie. Nie będzie tutaj denerwował. Gin z łaski swojej. Ej, tam na środku jest chyba przedmiot. Ło, i też więcej tych skrzyneczek. Ej, okej. Okay. Ciebie najpierw. Dobra, co na to reszta? Czy resztę to w ogóle obchodzi? Nie, jak wygląda wnętrze? To jest winda po prostu, tak? No, plus ten koleś. Nie trzeba pamiętać. No, ale często chybia. Okej, okay, tylko winda. No to wezwijmy ją na wszelki wypadek. Ja bym miał ten wjechać teraz. Zaraz, ale jeszcze nie, jeszcze chwilkę. Jeszcze tutaj w dole. Tylko jak się do ciebie dostać? Pewnie tędy, klasycznie. Okej. Okay. Skoro strzelca już nie ma, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak się wybrać normalnie dołem. Przecież żadnych innych tutaj nie ma chyba w pobliżu, prawda? No bo jak twoja szarża? Kiepsiutko. Pozwól, że ja pokażę swoją. Okej, okay, dwa obroty i po sprawie. Więc nie ma się co martwić z tamtymi. Nawet można wbić między nich i się zacząć obracać. Dwa fragmenty. Ej, czy to był ten koleś z workiem? Porywacz? Czy tak tu się sytuacja odwróciła teraz? Zupełnie? Oj, to już któryś raz mnie Bloodborne tak straszy. Dobra, wejdziesz w to, prawda? Aha. No i mamy metodę. Strzeż się zasadzki. I to jest dobra wiadomość, ją ocenię. Choć nie potrzebowałem z niej skorzystać, żeby... wszystko się tutaj udało, tak jak powinno. Ej, kurde. Nie mówcie, że już kolejne ulepszenie toporu. Chodźcie tu. Wszystkie. Dobra, możecie pojedynczo. No i skok. Oj kurde. No dobra. Nie tak to sobie wyobrażałem. Ale nie zupełnie inaczej. Zabił. Nie wierzę, zabił. 35 tysięcy. Leży sobie na bruku. Przez niego. I teraz mnie właśnie boli najbardziej to, że nie mogę skorzystać z tamtej latarni w podziemnym więzieniu. Muszę przebiegać tutaj i czyścić. Zaczynając od strzelca. Strzelec najpierw. Później jak się uda, to spaść na oba pieski. Kurde, na oba pieski powiedziałem. O. Chcesz szybko zabić. Najlepiej bez utraty zdrowia, no ale to rzadko wychodzi. Później popatrzę, co tam się dzieje. Zebrać staminę do pełna i ruszyć na babkę tutaj w kącie. Szybko ją zmęczyć. No, a następnie obroty. Bam! Tak jest. I to podobno... Tutaj faktycznie odzyskałem 200 punktów chyba. Tylko jak często zdarza mi się to robić? No bardzo rzadko i to jest ten problem. Ech. Dobra, co tam? Pewnie srebrne kule, tak? I lśniące monety. Więc ciekaw, czy tamte moje lśniące monety są jeszcze w drzwiach.
koło bestii kleryka. Nie, pewnie nie. Tylko do następnej śmierci to zostaje. No ale czemu? Kurde, wyłączona. Ktoś mi ukradł latarnię. By się mogli przyznać. Okej, wszystkich trzeba znowu wyczyścić. I tam serio, to coś obszli złego z lewej się dzieje. Ale to chyba była mowa o tym bardziej. Dobra, i skok załatwia sprawę, prawda? O kurde, no... Nie! No nie! Kurde! 30 parę tysięcy! Dobra. Jednak okazuje się, że te skrzyneczki wypełnione kościotrupami, czy to właściwie chyba samymi czaszkami, no i parę rąk jeszcze by się też trafiło. Że po jednej glebie swoim grubym cielskiem na bohatera potrafią go zabić. No wow, no i pięknie. Czyli trzeba być podwójnie ostrożnym, a ja myślałem już, że opracowałem metodę. Metoda, która się sprawdza. Że wszystko będzie acyd, sacy i w porządku. Ale nie. Oczywiście Bloodborne musiało pokazać, że jest grą upierdliwą, trudną. I zarazem tym samym piękną. Bo przypominam, kiedy emocje są większe, to każde zwycięstwo cieszy podwójnie. A emocje rosną wraz z poziomem trudności, no. Kurde, ja cię proszę, no. Nie, dobra, olewamy tą panią. Tutaj za dużo potracę potrzebnych przedmiotów. Dobra, szerokim łukiem. Nie trafią. A ja pobiegnę je tam jeszcze dalej prosto, to nawet im się nie będzie chciało biec. Nawet temu ostatniemu. No coś mi się nie wydaje, żeby tutaj zaraz któryś za moimi plecami się pojawił. No grubo mi się nie wydaje. Nie no, ale okej, ale korzystając ze zdobytych doświadczeń, polepszmy nasze szanse troszkę. Delikatnie, co prawda, no ale zawsze coś. No. Jak i nic? Szkoda. No ale dobra, tamte skrzynek... Kurde, ten strzelec na górze, no. Ale dobra, zacznijmy od niej. Ej, co tak dużo zabiera? Wcześniej tak nie było przecież. Ej, dobra, szybciej używaj tej fiolki, bo strzelec tam się czai już. No nie mówiąc o skrzyneczce, która tepcze mi po piętach. Kurde, że jeden nie załatwi sprawy. No. Dzwonnik z Notre Dame. Szybko, 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 kurde. O. No i teraz względny spokój. I można się bawić. Gdzie jest skrzyneczka? Wraca na posterunek? A, bo tu jeszcze ta jedna wyskoczy z nienacka przecież. O, no to przeskoczmy sobie. O. Czy jednak nie. Fajnie by było je zebrać wszystkie w jednym miejscu. A to można zrobić w bardzo prosty sposób. Oczywiście nie latarnią, ale... Warto ją zapalić oczywiście. O, koktajlik może. A może drugi. O. Co, mam waszą pełną uwagę. No, bardzo mnie to cieszy, bo teraz będę mógł do was zeskoczyć, ale... Mogę was też zrobić w konia pospolicie i tam pobiec. Tak po prostu, ale nie, nie. Lepiej z wami się uporać. Więc tak, tu są dwie. Nie, sorry, to jest jedna. Tutaj jest druga i trzecia. Tam jeszcze jedna i tutaj wewnątrz. Kurde, chyba w sumie zrobiłem błąd, że was porozdzielałem, ale... Czemu miałbym je porzucać jeszcze? Aha, no dlatego może w tym miejscu. No jeszcze jedną, żeby nie wpadł tylko. No co ty zrobiłeś? Przecież miałeś lokon. Dobra, ale wbijamy na kozaku, uwaga. Ale kozak z siebie piechot. Wbijanie na kozaku, wersja piechola. Nie no, typowo w moim stylu, typowo jawnie. Ja pierdzielę. Nie, dobra, omijamy ich wszystkich. A, moment. A, w sumie można delikatnie zarobić, jeszcze przed wszystkim zupełnie. Oczywiście pamiętamy bardzo dobrze ten motyw.
Ej, ale 915, czemu mi nagle się to zmniejszyło? 1677, czy ileś tam. Powinno być, prawda? Ej, fiolki mi się już kończą. To jest mega słaby motyw, tak naprawdę. No, oj, oj, oj! No nie. Ja mam tylko tyle fiolek. Przed chwilą zaznaczyłem ten fakt, a tutaj takie marnotrawstwo. Ja no, 80 wglądu. Myślałem, że coś się polepszy z tym progiem, ale pewnie stówka coś tu będzie zmieniać dopiero. Cholera, jeszcze żyje. Chyba trudno. No, powiedzmy, tego jeszcze też podjudźmy. Tylko dlatego, że wiem, że mnie nie będzie gonił aż tutaj. Coś nie, tutaj wejdzie. Pewnie, że tutaj wejdzie, ale czy wejdzie tutaj? No właśnie, to można sprawdzić. No okej, okay, tu jeszcze idzie. A czy idzie dalej? Biegnie jak szalony, dobra. Jeszcze dalej. No to już mniej ochoczo, ale cały czas. No koleżko. Cholera, jeszcze trochę. Co my tu mamy? Zabłąkanego strzelca. Oj kurde, dobrze nie trafił. A w ogóle po co ja ich czyszczę, skoro to jest pani z dzwoneczkiem? Na szczęście niedaleko. Wiecie co, nawet mi to na rękę, że on tam żyje jeszcze. I ty masz moje tętnienia, jakim prawem? To się stało w idealnym momencie. Był tuż za mną. No bierz to. Dwie fiolki. No, nigdy nie będę mówił, że nieprzydatne. Zwłaszcza poczułem już, co to znaczy. Ich deficyt. No, ale jednak cieszyłbym się bardziej, aby ich było więcej. Na przykład 5, 6. Ej, chcecie mi powiedzieć, że tamta skrzyneczka poszła na dół, tak? No tak, okej. Jedna z głowy, można rzec. Pozostaje ta i jej koleżanka z karocy, z powozu. Jeszcze żyje. No. Dobra, proszę wyskocz. Nie? Serio? Nic? Nie chcesz wyskoczyć? No właśnie. Tu coś ściemniasz. Lipa, 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 lipa. Trzeba poczekać na jej ataki, a później wymierzać swoje karcące. Nie, ale podoba mi się ta chmura dymu na sam koniec, kiedy już się pokonuje takiego przeciwnika. Pojedynczo. O kurde, najgorsze z możliwych, nie? Rozwiązanie sytuacji. W sumie może i najlepsze, bo chyba tylko dwa za mną się wypuściły, kuferki. No i co teraz? No wygląda, jakby to się miało skończyć zgonem. Ale nie do końca, dobra, czyli bardziej śmiercionośne jest to, jak się na ciebie spieprzy taki kurczę kufer. A nie jak cię zje. To jest akurat totalnie dziwne, ale... Nie będę się kłócił z tą retoryką. Kiedy tak ładnie podchodzą... Podskoki, kurde no... To już na własne życzenie piechol zrobiłeś. Twoja własna głupota. Nikt cię do tego nie zmusił. Po prostu sam wszedłeś. Dobra, ilu? Trzech jeszcze. No szkoda, że nie pierwszy, trzech. No i jak tam? Dobra, coś tam się udało, ale chyba niewiele. Dobra, już nawet nie widzę, gdzie jestem. No. Dobra, szybko, stalinka. No, i w nogi, piechol, w nogi. Dobra, i znowu ten sam motyw, albo nie? Dobra, tu się zmieszczą? Kurde, zmieszczą się! Okej. Okay. Dobra, mógłbym was zostawić teraz, ale chcę z wami zawalczyć. Co było, kurde, błędem! Bo trzeba było iść tam, w tamtą wyrwę. Teraz ją ładnie widać, za nimi, z prawej strony. Mieć ich totalnie gdzieś. I dostać się dalej, zobaczyć, czego pilnowali, no...
Dobra, szkoda, że to się nie udało. Ale nie, serio zastanawiam się teraz, to bardzo mnie zastanawia już w tym momencie, czemu nie działa latarnia w więzieniu. Przecież powinna działać. Żaden event się już tam nie dzieje, było trzech łowców, zabiłem wszystkich. Więc co tam jeszcze się może dziać? I spróbuję... Ej, co się z pieskiem stało? Przeteleportował się chyba na drugą stronę przypadkiem zupełnie. Dobra, sorry, przepraszam. I chyba zobaczę, co tu się na dole stało. Może na dole jest jeszcze jakiś hunter. I to on blokuje możliwość teleportacji tutaj, do tej lokacji. Ach, dobra, psa zabiję. Jak pozwoli. No bez przesady. No. Jeszcze raz. Kurde. 13 fiolek. Trzeba będzie zrobić kolejny wypad na Jarnam. Już całkiem niedługo. Dobra, tutaj. Okej. Co my tu mamy? Co to jest? I czemu się tu mieści? Nie chciałbym, żeby się tu mieściło. Dobra, mocarny przeciwnik. Takie kombo zazwyczaj masakruje. Czy jakaś kolejna forma wilkołaka? Cholera, bardzo możliwe. No dobra. Chyba sobie poradzę. No, jeszcze jeden, szybko. No. Ile? 4000 z groszem. I bliźniacze odłamki zostawiają. No tak. Tak najlepiej. Tylko co my tu mamy? Czego pilnowałeś? I czemu w ogóle tutaj zaszły takie zmiany? Więźniów nie ma. Pomieszczenia puste. Oj, moment, ale tutaj coś jest. Coś, czego nie było wcześniej. Ej, na pewno mogę ulepszyć topór, tylko... Nie no, ten co ja mam na ulepszenie, to na pewno też. Ej, ale czekaj, sprawdźmy. No nie no, wygląda po staremu, tylko że potwora już nie ma. No to chyba dobrze, no to co to w takim wypadku blokuje? I moją latarnię w więzieniu. Dobra, obejdźmy jeszcze z tej strony. What? Strzeż się, straszliwy wróg. Wcale nie. Wszystko poszło gładko. I spokojnie. Dobra, a tu? Delikatnie zgłupiałem, w jakim miejscu teraz jesteśmy. Pozwólcie, że się rozejrzę. A tutaj, dobra, wszystko jasne. Ale przy okazji, skoro już tu jesteśmy... Słyszę jakiś złowrogi dźwięk i przy okazji chcę zobaczyć, czy tutaj coś się jeszcze zmieniło. Nie, no chyba wszystko spoko. No dobra, oprócz tego, że ta skrzynka mnie goni i będzie gonić. Jeszcze gorsze jest to, że jest szybka. Dobra, Kit, wejdziesz w to. No ale nie rozumiem. Najmocniejszym uderzeniem. Trzaskam cię w pysk. W jeden z wielu pysków. A ty sobie nic z tego nie robisz, jesteś w stanie mnie dalej złapać. Jak to? To skoro jesteś taka mocarna skrzyneczko, to więcej niż 1600 tętnień poproszę za ciebie. Wtedy to będzie dopiero sprawiedliwe, bo póki co jest naprawdę nie fair. Dobra, jednak spoko. Nie będzie problemów z brzuszkiem, jeżeli tutaj załatwię panią z dzwonkiem. I będę wyciągał skrzyneczki pojedynczo. No, widzieliście taki Matrix? Dobra. Żeby nie miał szansy na rezurekcję. No i może byś to poprawił. No, dzięki. I powiadacie, że tam na dole jest jedna, gdzie można bardzo ładnie zeskoczyć jej na łeb. Pewnie, że można, ale po co? Skoro można wykorzystać na przykład pustą skorupę widziadła, ulepszyć sobie sprzęt tymczasowo, czyli rzucić buffa na broń, bam, no i teraz zawalczyć, prawie jak równy z równym. Nie, wcale nie, ale trochę lepiej już jest. Dobra, co tam, bliźniacze? Nie, wilgotny klejnot.
Pewnie kieszeń cała mokra od tych wszystkich klejnotów wilgotnych. No. Kurde, skąd ona wyskakuje? Nie wiem. O, no. Dobra, wejdź w to proszę. No i to był mój błąd. No. No, w takich momentach dopiero trzeba wyprowadzać to cięcie. Tuż po jej ataku, a nie czekając na atak. Mają delikatny delay. To kurde, 9 fiolek. Dobra, dobrze, chociaż jedno. No i po jaką cholerę mi to było? Po co? Czemu nie mogę się nauczyć, żeby cierpliwie tutaj podejść do tej sytuacji? No niech to gęś kopnie, no już zaczyna mnie denerwować ta droga, którą muszę odbywać. No chyba, że zabójstwo tamtej bestii w lochach. No patrzcie, ona dopiero je przyzwała. I wszystkich. Czyli i pieski, i tamtych. Dopiero teraz. No kurde, mnie zjadły. No okrutnie poczułem się zjedzony teraz przez te psy. Dobra, może to zabije. Okej. Dobra, i może to zabije również. No, kurde! Niech to szlak! Nie. Przerwa. Nerwy sięgnęły zbyt wysoko. Autentycznie. No tak nie może być. Kurde, jak tutaj nie wpadnie 1600 na pocieszenie. No, 1677. Nie, wiesz co, nie, muszę sobie autentycznie podreperować humor teraz przez to zajście. Bo jakieś dwa poziomy poszły przez to, że tam zginąłem teraz raz i jeszcze wcześniej też. No, więc ulepszymy sobie topór, bo co jak co, ale materiały zostają akurat. No jeszcze pies przejął moje tętnienia. Ej, 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 górę! Leżeć! Leżeć! Ja nie wierzę, jeszcze po te pociski będę musiał wejść. No przecież to jest... Co to jest za kara? Dobra, ale nie używam żadnych fiolek. To byłoby bardzo głupie robić to w tym momencie, kiedy mam zamiar do snu tropiciela się teraz udać. No poziomu nowego niestety nie wrzucę sobie, ale... Topór / halabardę ulepszę. Chyba na to starczy. Moment, ile miałem mieć? 6. Miałem mieć 6 fragmentów, a mam 7. W sam raz. I przy okazji ze snu tropiciela będzie można sprawdzić, czy tam ta lampa się ogarnęła, czy nie. Dobra. Niebo coraz bardziej się przejaśnia, ale to może być moja po prostu jakaś dziwna wzrokowa fiksacja. Dobra, sorry, niestety laleczko nie do ciebie dzisiaj. W inne rewiry zupełnie. Tak. Oczywiście, że tak. Chcę naprawić i po chwili też ulepszyć, wzmocnić. Być mógłbym ostrza. Jasne. Topór. Przede wszystkim. Może kolejny slot na kamień się pojawi. Mam 81 odłamków krwawego kamienia. No to dobra, chociaż tego garłacza mógłbym ulepszyć. Trochę. Tak, już go wyciągnę i zacznę z niego korzystać. Ej, dobra, ale bliźniaczek tu marnować nie będę. No, chociaż wtedy, żeby minimalnie większy damage zadał. Dobra, jak tam z klejnotami? Nope. Tutaj. No, z grubsza nope. A tutaj? Nope. To skoro tak, to pozostaje jeszcze tylko sprawdzić rytuały. Runa, jakie mamy nowe. Tętnienia od brutalnych ataków. Tu to samo. Mam dwóch następców. Obrażenia fizyczne 3%. Właśnie, ja podniosłem jakieś jeszcze. Bestia. Czasowa prawa transformacji plus 20. Maksymalne punkty zdrowia. Kondycja o 10%, no i to jest dobre. Nieprawa metamorfoza. Ale zamiast czego? Zamiast... Chyba zamiast tego.
brutalny atak odtwarza punkty zdrowia o 200. Nie używam brutalnych ataków. Za to bardzo by mi się kondycja przydała. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Obniża różne rodzaje obrażeń, dobra, odporność na szał, na zatrucie. Kolejne tętnienia. Ej nie, chyba z czymś takim pójdziemy. Dobra, na pierwszym miejscu. Maksymalna kondycja plus 10%, odporność na szał 200 i tętnienia od poległych. No i tutaj kowenantu żadnego jeszcze nie mam, więc... No cóż, beton. No ale kiedyś coś tam się pojawi, mam nadzieję. No, a tymczasem, kochani, ja ten odcinek kończę. Dalej jeszcze przed samiuśkim końcem. Zobaczmy, czy wreszcie mogę z powrotem korzystać z podziemnego więzienia. Kurde, funkcja niedostępna. Czemu? Ech, no dobra, ale polecimy tam w następnym odcinku. Mam nadzieję, że uda się zabić te wszystkie skrzyneczki tym razem. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Cześć.